Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Goddamn! Jak to czcigodnie się uczyniło, żeśmy się znowu zobaczyli, żeśmy się znowu spotkali i że znowu możemy pierdaczyć. Dobra, to znaczy ja mogę pierdaczyć, wy pierdaczyć nie będziecie, to jest moje zadanie na tym materiale, a wy możecie za to słuchać. Wybaczcie, że delikatnie może gra ścinać na samym początku tego klipu, ale po prostu dopiero co ją włączyłem, a zazwyczaj kiedy włączam tytuł przed nagrywaniem, staram się jakoś tak oblecieć te najważniejsze zabudowania, żeby się wszystko załadowało, żeby się wszystko doczytało, no i potem to już jako tako bangla. Natomiast dzisiaj postanowiłem zapomnieć o owym procederze. No i niestety jest jak jest, chyba że komputer po prostu robi coś dziwnego, bo tak mocno to chyba to aż ścinać nie powinno. No ale wszystko będzie kwestią tego, jak to się będzie zachowywało z czasem. Jeżeli ściny przejdą, no to znaczy, że po prostu musiało się załadować. Jeżeli nie przejdą, no to będę wtedy... Dobrze, wybaczcie, musiałem się podrapać. No, jeżeli nie przejdą, to wtedy będę kombinował. Susiad, wypieprzaj z mojej ziemi, ty babo, chłopie jeden, ty. To jest moja ziemia, twoją też wykupiłem. Wydziedziczę cię z tego majątku. Spalę twój dom do cna. Nasikam na zwłoki twoich dzieci. No, trochę mnie poniosło chyba. W każdym razie to moja ziemia jest. No, dobra, ej, aj, to nie przechodzi, coś to tak trochę źle chyba z tym farmingiem dzisiaj, ale no teraz już jakby tak trochę lepiej. Dobra, może się po prostu musiało załadować, no nic, zobaczymy. Tak czy inaczej, czym się będziemy zajmować w dniu dzisiejszym? Ostatnio, a wiem, właśnie, muszę coś ważnego powiedzieć, bo prawdopodobnie wiele osób to będzie pisało, że jestem debilem, jestem huncpotem, jestem ślepą kuną. Dlaczego? Dlatego, że nie zauważyłem czegoś istotnego, mianowicie, to znaczy ja nawet nie widziałem tych komentarzy, ale pewnie się takie pojawiły. Ten materiał nagrywam dwa dni po tym, który widzieliście ostatnio z farminga? Dwa? Albo trzy? Jakoś tak. W każdym razie nie aż tak odlegle. No i powiem wam szczerze, ja na poprzednim klipie, jak sprawdzałem ceny drewna, to patrzyłem na deski, ale ja nie mam desek. Ja powinienem się przyglądać cenom... A kurde mać. Tu, drewno. No właśnie, drewno jako kłoda. No i jako kłoda wychodzi, że ja obecnie jestem w grudniu, więc sprzedałem tamten transport za najbardziej hunowatą cenę, jaka tylko była we wszystkich 12 miesiącach w całym roku. Więc brawo ja, Grzesiu potrafi. Opchnę to w marcu chyba, chociaż w marcu też się może okazać, że ta cena wygląda zupełnie inaczej niż teraz, no ale raczej w marcu bym to opchnął. Na razie lasem się po prostu nie zajmujemy. Przynajmniej na razie, bo może dzisiaj tam trochę coś tam podubię, ale raczej nie. Inna kwestia, że też tak psioczyłem, że średnie ceny i w ogóle, ale jakbym to tak sobie zsumował, to wiecie co, z perspektywy czasu, który wow. Dobra, czekaj, nie tak to miało być. Z perspektywy czasu, który włożyłem w ładowanie, serio, gro, o co ci chodzi dzisiaj, naprawdę? Prosi się do gipsu! Powiem szczerze, nie wiem co się dzieje, ale aż tak to ona nigdy nie ścinała, no nie aż tak, nawet jak się tam załadowywały jakieś tekstury. W każdym razie, ja tak troszeczkę psioczyłem na ten las na poprzednim klipie, ale powiem szczerze, że aż tak źle to on nie wychodzi, no bo jeżeli ściąłem 4 drzewa, a mam ich tutaj 88, zysk wychodził mi słabo z perspektywy ilości czasu włożonego w wycinkę. Natomiast z perspektywy uprawy na polu, no to jest po prostu rewela, nie? To jakieś kokosy się na tym zarobi, tylko po prostu trzeba na tym rzeczywiście... przysiąść nad tym i dłużej w to czasu włożyć więcej, jakoś tak zainwestować. Trochę coś tam poładowałem z tego co widzicie poza nagrywaniem. Może dzisiaj sobie jeszcze tą przyczepę załaduję do końca, ale to zobaczymy. Na początek co bym chciał zrobić? Na początek myślę, że... głupio zrobiłem, że kiszonkę sprzedawałem ostatnimi czasy, bo tą kiszonkę też sprzedawałem wcale nie po takiej fajnej cenie. I myślę, że spokojnie $5000 za każdy transport mogłem zyskać. No może...
Może nie do końca, bo wtedy to ja sprzedawałem, widzicie, właśnie, ja sobie zerknąłem kiedyś na taki materiał nagrany, jak kiszonkę sprzedawałem wcześniej, ale to też było inaczej, dlatego że wtedy większą przyczepą sprzedawałem. Tam było 47 tysięcy litrów bodajże w tej żółtej od kierowca. No ale dobra, nieważne, bo ględzę już strasznie długo, a przecież trzeba grać. Na początek sprzedamy słomy, bo słoma akurat teraz, no myślę, że powinna mieć całkiem niezłą cenę, więc fajnie by było, gdyby tak się okazało być. No i ludziska, tylko zobaczmy, gdzie ta słoma jest, to znaczy, gdzie najlepsze kwoty dają. Najlepsze kwoty dają, najlepsze kasztany są na placu Pigalle, Helena lubi je tylko jesienią, South Valley, tutaj by wychodziło, chociaż różnice są stosunkowo niewielkie. No ale jednak tutaj by to wychodziło, gdzie to kurde goddamit jest? Kurde goddamit? Na drugim końcu mapy, a o rzeczywiście. Nie no, w sumie ja trochę twórców gry rozumiem, oni się starają zawsze na drugim końcu mapy ustawiać jakieś rzeczy do sprzedaży z uwagi na to, że w tym momencie budują poczucie, że mapa jest trochę większa, a mimo wszystko powiem szczerze, że mapy w tej grze są dosyć małe i mogłyby naprawdę być dużo większe. Wiecie, gdyby ktoś sobie chciał zainwestować w takie, zabawić się w takie typowo australijskie gospodarstwo rolne, gdzie pola ciągną się daleko za linię horyzontu, takich ludzi prawdopodobnie jest niewiele, ale w tej grze tego nie zrobicie, bo mapy są zbyt małe, nie? Ale nieważne. Tak, będę sporo się powoził tym moim nowym nabytkiem, tak jest, będziemy z niego korzystali, wiele go się pojawi na tych nadchodzących materiałach. Mam nadzieję, że wam się traktorek spodoba, jeszcze nie wiem jaki był odzew w momencie kiedy go kupiłem. No ale powiem wam szczerze, że robi to swoją robotę, bardzo mi się to podoba. Jeżeli nie zapomnę, to dzisiaj już wstawię intro do tej gry typowo staroseryjne, to znaczy to początkowe jeszcze, jak nie jeździłem maszynami z ubiegłego wieku. Dlaczego? Dlatego, że już powoli te nowe maszyny zaczynają się znowu na serii pojawiać, do niej wracać. Mamy nowy ciągnik ciężki, mamy nowy kombajn z obecnych czasów. Co prawda jeszcze sporo starych maszyn także mam, ale one od czasu do czasu jeszcze w tej grze się będą pojawiały w tej serii, dlatego że jak zobaczę jakiegoś ciekawego moda, no to się ściągnę, nie? Nie będę tam od tego stronił, co nie zmienia faktu, że już naprawdę mocarnie wracamy do współczesnych maszyn i teraz tego coraz będzie z czasem się będzie pokazywało, więc... No intro też do tego trzeba dostosować, tak? No, o czym dzisiaj będę ględził? Będę dalej ględził, snuł tą moją wyuzdaną opowieść na temat upadku Ursusa w Polsce i tego, jak ten Ursus się rozwijał. Mówiłem wam o tym do tej pory, że firma już upadała dwa razy, ale potem, no już w czasach można powiedzieć bardziej nowożytnych lub też nowej żytniej, jakby to powiedział wiadomy prezydent, no to ludziska został założony kolejny Ursus. Już wam mówiłem, że decyzją polityczną mocno ta firma dostała po dupie. Chodziło tutaj o wypowiedź Kaczyńskiego. O tym jeszcze też się będę wypowiadał w przyszłości, natomiast to był pierwszy gwóźdź do trumny owego zakładu, ich było kilka. Kolejnym takim gwoździem był delikatny kryzys gospodarczy, przypadający mniej więcej na tamte czasy. To znaczy, był taki czas, że niby Polska się rozwijała jakoś tam, natomiast polscy rolnicy przestali przez pewien czas kupować maszyny rolnicze. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się wielkie problemy, taka opieszałość administracji Unii Europejskiej i wielkie problemy z funduszami unijnymi dla rolników. To trwało dłuższą chwilę, dłuższy czas i przez ten dłuższy czas rolnicy nie mieli dofinansowań, efektem czego nie kupowali po prostu... O kurde, tu mnie jeszcze ani razu nie było, ciekawe miejsce. Nie kupowali po prostu maszyn rolniczych, co także się negatywnie odbiło na samej firmie. O tym, że rolnicy są dofinansowywani w istocie, już wam kiedyś mówiłem. I o tym, że no może to co po niektórych bulwersuje, ale jednak cele są dalekosiężne i słuszne, więc ja wcale nie jestem za tym, żeby rolników nie dofinansowywać. Uważam, że powinni być dofinansowywani. No i co? Nie wiem, może to trzeba odpiąć, zaraz zobaczymy. Sprzedasz się? No sprzedasz się, elegancko, kurde. Niech się pieniądze sypią. No dla prosiaków trochę tam tego słomy, tej słomy zostawiłem, więc powinno być dobrze. No myślę, że jakby to wszystko zsumować, to 25 tysięcy wyszedłem na plus. Porządny pieniądz, jak najbardziej mi się podobuje. I teraz zakupimy sobie coś, co być może was rozsierdzi, bo w sumie tego nie potrzebuję na gwałt już teraz, ale i tak tego będę potrzebował. To też jest taki troszeczkę kapitał w rozwój wpompowany, mianowicie ja teraz będę miał łąkę. Łąkę przedsiębraną celem, no wiecie, kiszony i tak dalej. A żeby
łąka obrodziła lepiej, to trzeba mieć tak zwany wał uprawowy. Tyle tylko, że ja mam do tej pory wały uprawowe z tej zakładki, czyli wiadomo, chodzi o to, żeby ubić ziemię. Nie upić! To nie jest prezydent Kwaśniewski! Nie będziemy upijać ziemi, będziemy ubijać! Chodzi o to, żeby ją ubić, tam wdupić te kamienie pod spód. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak wały łąkowe. Wał łąkowy ma na celu delikatnie zruszyć trawę, również ją tak jakby ubić, ale przy okazji delikatnie zruszyć. No i to potrafi zwiększyć plony z łąki. I to nie jest taka droga maszyna, z tego co widzicie kosztuje ona w najlepszym wydaniu, niezmodowanym, bo to jest normalna z podstawki, 26 tysięcy dolarów. Teraz pozwolę sobie w nią zainwestować, bo to mi się przyda, po prostu będę z tego teraz korzystał w tej łące. O! A co to? Połączone z siewnikiem? Dziwne. No bo mnie się wydawało, że wał łąkowy, no to nie jest to samo co wał normalny. I na łące to rzeczywiście właśnie takim trzeba przejeżdżać. No mam nadzieję, że się nie mylę. Jak coś to piszcie, no nie jestem rolnikiem, mogę gafę strzelić. Dobra, no to kup. Wow! Flota pojazdów. No dobra, być może mam problem. Że co, że za dużo maszyn? To chyba takie osiągnięcie, że za dużo maszyn gracz ma i chyba ma problem z tym. No dobra, no chyba mam problem, taki delikatny nauk ta gra się stała, no ale ludziska, no trudno mnie za to winić, nie, po prostu fajna gra jest. Mam nadzieję, że cały czas wam się nie nudzi w oglądaniu. Tak czy inaczej, wracamy w takim razie do domu i jeszcze przy okazji ściągnę sobie ten wał także do mojego gospodarstwa, więc trochę jeżdżenia będzie, ale nie będzie to nudne, no bo cały czas w tle będę ględził, pierdaczył i popierdywał o ciekawostkach. Więc, ludziska, kolejną kwestią była ta przerwa w zakupie nowych maszyn przez rolników z uwagi na problemy z dofinansowaniami europejskimi. Do tego doszedł jeszcze trzeci gwóźdź do trumny Ursusa w postaci tego, że ten nowy Ursus spod Lublina nie cieszył się zbyt wielką renomą. To znaczy ogólnie był marką rozpoznawalną i ikoniczną, no bo w końcu nazwa i znaczek, ale z drugiej strony rolnicy mieli takie dosyć mieszane poczucie, mieszane wrażenie odnośnie tych traktorów. Dlaczego? Za sprawą kilku rzeczy. Po pierwsze, firma wdrożyła w pewnym momencie swojego rozwoju dosyć wadliwe materiały do procesu produkcji, efektem czego potem, no, niby już potem one były lepsze, ale to już się takie gówno ciągnęło za korporacją, że to nie są najlepsze ciągniki, bo materiały wadliwe. Więc to już była pierwsza wada. Czy wada zasłużona? Po części tak, ale potem to zrekompensowano. Prawda jest taka, że w pewnym momencie Ursus nawet miał tak wadliwie produkowane szyby i osadzane w swoich pojazdach, że one same z siebie potrafiły od drgań i naprężeń pękać bez udziału rolnika. Więc to o czymś świadczy. No to nie były najlepsze ciągniki świata, ale z drugiej strony to było chwilowe, takie chwilowe problemy. Potem rzeczywiście zaczęli powracać do swojej jakości, a może tędy pojadę, będzie szybciej. Powracać do swojej jakości, no ale też to jakoś tam zaowocowało w mentalności użytkowników, prawda? To także było dosyć ważne. Kolejnym takim błędem i problemem marki było to, że nie mogła się ona dogadać z pośrednikami w handlu częściami zamiennymi, efektem czego w przypadku tego nowego Ursusa często ci pośrednicy się zmieniali, co także budziło poczucie nie do końca takiej twardej, takiej bezpiecznej marki. No bo to już jest takie troszeczkę jakby, wiecie, no jakby to określić, szukam słowa, niepewne, że no raz kupuję części od tego, raz od tamtego, no to co to jest, nie? No to nie robi dobrej renomy. Było to spowodowane po prostu pewnymi problemami z podpisywaniem umów na dostarczanie części, ale to też dla rolnika było uciążliwe, no bo potem rolnik sam już nie wiedział, od kogo te części można sprowadzić i kupić, tak? Natomiast no, kilka problemów naraz się zebrało, no i efekt był taki, że rzeczywiście firmie zaczęło się powodzić coraz gorzej. Do tego jeszcze swoje 3 grosze dodał rząd polski po raz kolejny, już po tej wypowiedzi Kaczyńskiego, która udupiła totalnie zakłady Ursusa. No to jeszcze rząd polski przeprowadził dochodzenie. Tam to dokładnie polegało na tym, że nałożył na firmę karę finansową za to, że dopatrzono się tam jakichś nieprawidłowości w ochronie danych osobowych, jeżeli chodzi o ochronie, no, danych osobowych, w tamtych czasach to może jeszcze nie było RODO, ale wiecie o co chodzi, takiej ochronie po prostu danych firm w przypadku przetargów. Zobaczmy, jak to się prezentuje, jak to się rozłoży. Widzę, że zasięg tego nie jest taki jakiś gigantyczny.
Więc raczej, jeżeli chodzi o uprawy łąkowe, gra była nastawiona na taką mniejszą skalę. No tak to wygląda, no ile to ma zasięgu, ja wiem. Chociaż też w sumie ja to robię w porównaniu do tego wielkiego ciągnika. On jest dosyć gigantyczny, on wygląda normalnie, no ale wystarczy sobie porównać gabaryty tego traktora do kierowcy, nie? No to się taka ta przyczepa wygląda dosyć tak jakby filigranowo i na małą, ale przy tym ciągniku, no przy zwykłym Ursusie to by ta przyczepa była gigantyczna, więc też na to trzeba poprawkę brać. Więc również ta kara finansowa pogrążyła, troszeczkę zmniejszyła renomę firmy, no i też był to cios. Efekt był taki, że jak Ursus jednego roku wyszedł na czysty zysk, taki naprawdę już na czysto, rzędu 30 milionów złotych, tak w drugim roku wyszedł na czysty minus, rzędu 16 milionów złotych. Do tego państwo polskie też przestało preferencyjnie traktować te zakłady. No i grosz do grosza, no i się uzbierały problemy, tak? Co prawda Andrzej Zarajczuk starał się delikatnie firmę ratować na wiele sposobów, między innymi starał się zakupić znaczącą część udziałów w firmie w pewnym momencie, kiedy rzeczywiście firma przeżywała pewne problemy i te udziały potaniały, no to Andrzej Zarajczuk kupił 3 miliony akcji Ursusa, żeby zapobiec. No wydał na to ponad 8 milionów złotych, więc no widać było, że facetowi na tym zależało, żeby to jakoś się tam rozwijało, żeby to jakoś się tam pieło dalej. Przypomnijcie mi jedno, bo ja już tutaj chyba posiałem trawę, nie? Mi się wydaje, że tak, tam już jest trawa zasiana, czyli teraz wypadałoby to zwałować właśnie. Wymaga wałowania. Tylko teraz dobre pytanie, w momencie kiedy to jest jeszcze trawa, która nie wyrosła, to czy ona wymaga wałowania wałem uprawowym, czy wymaga wałowania wałem łąkowym? Na logikę bierę, że to teraz powinien być uprawowy, a łąkowy dopiero potem, jak już będzie trawa. Mi się tak wydaje, no może to jest zła logika. Piszcie w komentarzach, po raz kolejny nauczymy się, no. Ze mnie to taki rolnik będzie po zakończeniu tej serii, że ino roz. Dobra, tą maszynkę na razie zostawimy i rzeczywiście pojedziemy po drugi wał. Zobaczymy, czym to zaowocuje. Na razie tam nic nie wyrosło, więc ja to traktuję jako normalne pole, więc normalnym wałem powinien to potraktować, tak mi się zdaje. Też jeszcze drugie pytanie, jeżeli chodzi o sałatę, bo dużo sałaty mam. Ale to w styczniu dopiero, to jeszcze nie. Dobra, sałatę będziemy sprzedawać na kolejnym materiale, to też zarobię potężny pieniądz. To naprawdę wtedy myślę, że bardzo solidna kwota poleci w tej mojej roli, na tym moim gospodarstwie. Prawdę mówiąc, na razie to ja nie potrzebuję korzystać za specjalnie z tego obciążnika z przodu, dlatego że sam ciągnik już jest dosyć ciężki. Z tego co pamiętam, on waży ile? Żeby nie skłamać, 16 ton? Chyba? Zaraz zobaczymy. To jest ten. 16 ton. No to ludziska, umówmy się, że to jest bardzo ciężki moloch. To jest 4 tony więcej od kierowca, nie? Więc to może jakbym coś takiego naprawdę ciężkiego robił, to wtedy mogę sobie ten obciążnik, odważnik zabrać. Ale na razie to myślę, że spokojnie, nie ma takiego obowiązku. No i jedziemy teraz tą łąkę obrobić, niestety w deszczu, no ale co zrobić? I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Nie no, nie będę tutaj przytaczał deszczowej piosenki, nie będę was tak potwornie zadręczał, bo byłoby to potwornością, naprawdę niebywałą torturą. To nawet naziści takich tortur nie znali. Dobra, zatem jedziemy, no i to teraz będziemy robić. Nawet ta przyczepa wygląda na niewielką w porównaniu do tego ciągnika. To jest jednak wielki kolos, na to trzeba brać poprawkę. To tak wszystko będzie niepozornie przy nim wyglądało. Muszę kiedyś sobie porównać jego gabarytami do... O kurde! No tak, jestem debilem, przecież ja tą trawę już kiedyś widziałem. Ta trawa już się kiedyś pojawiła, przecież ja ją widziałem, jak zajmowałem się ostatnio lasem. To tu już była trawa normalnie. Wybaczcie mi to, no co zrobić, to jestem cały ja. Tak to mogę skonkludować. Nic na swoją obronę nie mam więcej, jak po prostu to, że to jestem ja. Musicie mi to wybaczyć. W takim razie jedziemy po wał łąkowy, bo to jego trzeba będzie ewidentnie teraz użyć. No i kontynuując ludziska, Ursus zaczął wychodzić na potężny minus, firma zaczęła wpadać w coraz większe problemy finansowe, no i z biegiem czasu było niestety już tylko coraz to gorzej.
W roku 2019 rząd polski po raz kolejny udupił tą markę, co jest w ogóle jakimś totalnym nieporozumieniem, bo z jednej strony rząd polski zachłyskiwał się Ursusem, już ten nowożytny rząd polski obecny mówił, że tak, będziemy rozwijać, będziemy wspólne projekty realizować, odbudujemy polską motoryzację, polskie samochody osobowe, polskie samochody ciężarowe, polskie autobusy, polskie maszyny rolnicze, wszystko w zakładach Ursusa będzie powstawało, to będzie polska siła, odbudujemy całą potęgę marki. Z jednej strony politycy tak mówili na mównicy, a z drugiej strony cały czas podkładali Ursusowi świnie. Więc ja naprawdę nie wiem, czy tam nie było jeszcze jakichś innych powodów takiego działania rządu polskiego, o których my, jako prości zjadacze chleba, nie wiemy. Być może coś tam jeszcze było, jakieś machloje. W każdym razie, efekt jest taki, że rzeczywiście Ursus przestał być premiowany przez państwo polskie, wręcz przeciwnie, państwo polskie zaczęło mu dowalać kary, jakieś tam właśnie też nieścisłości, jeżeli chodzi o jego politykę zewnętrzną, to znaczy nieładne rzeczy zaczęto mówić w telewizji na temat Ursusa, zaczęto go pogrążać, odmawiano mu dofinansowania, z drugiej strony to dofinansowanie było do innych marek, co też jest całkiem ciekawe, no i przede wszystkim, co najważniejsze, w 2019 roku państwo polskie definitywnie odmówiło Ursusowi tego, co wcześniej zapowiadano, czyli no zapowiadano, że będziemy, jakby to kurde zrobić, nie, to trzeba wzdłuż robić, bo pole jest dłuższe niż szersze, więc musimy się ustawić w tą stronę. No i zaraz zobaczymy, czy ten wał cokolwiek daje. Wał łąkowy. Jestem ciekaw naprawdę. Odmówiono wspólnych projektów, które miały tą polską gospodarkę rozwinąć. Wcześniej się mówiło, że na przykład właśnie te autobusy będziemy na spółkę z Ursusem. Łoty, kurde w dupę, przecież to mi zżera całą trawę. To tak powinno być? Ja nie wiem. Kurde, no nie wiem. Czekajcie, przejadę kawałek i zobaczę, co mi tam wyświetla, no bo ten wał ewidentnie usuwa mi całą trawę, nie? Ogłoszenie parafialne, ludziska, tą wstawkę nagrywam po sporządzeniu już całego klipu, no i troszeczkę namodziłem, ale mam nadzieję, że mi zasłoń. Macie cichaj tam Wiesiek, ja mówię do ludzi! No, co chcę nadmienić, jeżeli już planowaliście mnie powiesić za jajca na motowidłach albo innej dojnokosiarce, to się zbastujcie. Dlaczego? Dlatego, że ogarnąłem, o co chodzi z tym wałem uprawowym łąkowym, o. / łąkowym uprawowym. Tak bym to nazwał. Po części miałem rację, po części nie. To znaczy ja myślałem, że jeżeli gra mi pokazuje, że pole jeszcze jest do zwałowania, to znaczy, że muszę użyć tego urządzenia, ale gra totalnie rozgranicza wał łąkowy od wału uprawowego. Po zasianiu trawy powinienem był przejechać łąkę wałem uprawowym. Natomiast już po zasianiu trawy, w momencie kiedy ona rośnie, w tym momencie należy działać wałem łąkowym. Więc po części miałem rację, bo to już jest znacząco po zasiewie, tyle tylko, że to resetuje wzrost trawy do zera. Ale jednocześnie powoduje, że ta trawa potem przyrasta znacznie szybciej. No i czytałem w poradnikach, że taki wał łąkowy należy stosować średnio 3 razy do roku. Zawsze wtedy, kiedy kosicie, zaraz po koszeniu. Wtedy ten przyrost trawy jest szybszy, no i to jest traktowane jako takie ekstra nawożenie. Tam powiedzmy daje, nie wiem, z 5 czy 10%. Więc jeżeli już niosiąśliście się z takim zamierzeniem, żeby mnie tam pouczać w komentarzach, żeby pisać grzechu, ty skiśnięty o górze, ty prosiaczy knurze, jak ty możesz takich podstawowych rzeczy nie ogarniać, to każdy mieszczuch to wie. No to już nie musicie, zdaj się ogarnąłem i na kolejnym materiale postaram się już owego dziadostwa użyć. No dobra, no to czymcie się i oglądajcie dalej. Nie rozumiem, wydawało mi się, że wał łąkowy jest na łąkę, jak sama nazwa mówi, jadę wałem łąkowym po łące, nie daje to nic, więc olać. No dzisiaj wiele takich niesnasek wam pokażę, no ale co zrobić. Uczę się na żywym organizmie. Dobra, skoro w takim razie wał łąkowy na razie nie, to uznajmy, że zajmę się rzeczywiście tym drewnem trochę jeszcze. Załaduję tego traka już do końca. Dzisiaj miałem tego w sumie nie robić, ale czemu nie? Na kolejnym odcinku też będę handlował sałatą, a póki co jeszcze się trochę w tym drewnem pobawimy, trochę w tym drewnie posiedzimy. No, taka nieszczególna pogoda, zaczęło lać. Z tego co widzicie, poza nagrywaniem udało mi się 1, 2, 3, 4 drzewa ściąć. Dużo, mało, no nie wiem, piszcie w komentarzach. No, ale myślę, że coś tam jeszcze ogarniemy dzisiaj. Nie będę tego drewna sprzedawał, jako że to jest zły okres, ale ściąć i załadować mogę. To już będzie na przyszłość, nie?
Drzewo! O, jak nie wydupcyło! No, drzewa tak potrafią odbijać. To jest rzeczywiście niebezpieczne. Powiem szczerze, no nie chciałbym być chyba drwalem. Chociaż z drugiej strony drzewa w realnym świecie jak najbardziej ścinałem. Dziadek miał las. No i się robiło takie rzeczy, więc przy drewnie to ja robić potrafię. Jak najbardziej. Korowanie, usuwanie gałęzi. Robienie desek to już trochę mniej, bo w stolarstwie raczej nie robiłem, ale właśnie ścinanie drzew. Metodyka tego, co zrobić, żeby drzewo upadło tam, gdzie ja chcę. Żeby je tak podciąć, żeby poleciało właśnie w tą stronę, na której mi zależy. Tak, takie rzeczy też potrafię. Więc trochę się tam jakieś tam, powiedzmy, liznęło tego i owego. Na razie zetnę tak trochę drzewek i potem polecimy z pozostałą pracą. No, więc w 2019 roku rząd polski odmówił firmie kontraktu na masowy zakup autobusów. W końcu w roku 2021, wyobraźcie sobie, ostatecznie dług przedsiębiorstwa osiągnął poziom 389 milionów złotych. No i sąd ogłosił upadłość Ursusa. Ogłosił upadłość Ursusa po raz trzeci. Oczywiście tym razem nowego Ursusa, no ale jednak Ursusa. Po raz trzeci Ursus zbankrutował, czyli niedźwiedź, bo przypominam wam, że Ursus po łacinie znaczyło niedźwiedź. Polacy jakoś tak te łacińskie nazwy lubili. Nie wiem czy wiecie, ale na przykład słowo Wistula, no tym pierwszym polskim kombajnem poniekąd Wistula była, no to słowo Wistula także jest z łaciny. Ono w łacinie oznacza Wisła. Więc no tak po prostu żeśmy sobie ulubowali tą łacinę. Nie tylko podwórkową, jak się okazuje. Natomiast no Ursus zbankrutował i no, takie troszeczkę można powiedzieć jakby dziwne zrządzenie losu, prawda, że firma bankrutowała trzy razy pod trzema różnymi sztandarami. Czy musiała zbankrutować, czy nie musiała, ciężko powiedzieć, no można spekulować, moim zdaniem nie musiała. Natomiast konkludując te wszystkie ostatnie materiały, po raz pierwszy Ursus zbankrutował, ten pierwszy jeszcze za starej Polski, Ursus zbankrutował ze względu na to, przypominam, że przeinwestowano w rozwój. To znaczy zaciągnięto kredyty, bardzo mocno rozbudowano te zakłady, efektem czego no, lekceważono i zbagatelizowano podstawy ekonomii Miltona Friedmana. Czyli podstawą ekonomii jest to, żeby zrównoważyć popyt i podaż. Pierwszy Ursus tego nie zrobił. No i podaż, to jest kurde. A bo tu jeszcze jakieś inne drzewa rosną wokół. O kurde, ale to nie fajnie wpadło. Nie wiem, czy to stąd wyciągnę teraz. Czyli ludziska, szlak. To by trzeba było wyciągnąć, bo ja tu nic nie widzę. Taki jakiś gąszcz. Bardzo nieciekawie to drzewo poleciało. Ale zaraz się odwrócę za plecy, to zobaczę, co zobaczę. I ile zobaczę przede wszystkim. Nie widzę nic na razie. I to dosłownie, totalnie, kompletnie nic. Totalnie, kompletnie, analnie. Dobra, jest tutaj. Troszeczkę to okorowałem rzeczywiście. To trzeba będzie tajfunem stąd wyciągnąć, bo to jest lipne to miejsce. Więc podaż przekroczyła popyt wielokrotnie, efektem czego zakłady musiały otrzeć się o bankructwo z uwagi na to, że po prostu no niby mogły produkować bardzo dużo, no ale nie było komu kupować. Tylko że wtedy polski rząd uratował Ursusa w latach, z tego co pamiętam, 30. Więc wtedy polscy politycy jeszcze mieli łeb na karku, nie? Drugi Ursus zbankrutował, wiemy dlaczego. Przemiana ustrojowa, również niedostosowanie się do rynku, do zmian na rynku, brak odpowiedniego rozwoju maszyn, te maszyny już były zbyt słabej mocy. Do tego również długi gierkowskie, które także za tym Ursusem się ciągnęły przez bardzo, bardzo długi czas. Natomiast za trzecim razem Ursus zbankrutował. Po pierwsze ze względu na to, że właśnie nie miał najlepszej renomy i tak trochę rolnicy kaprawym okiem na niego patrzyli, ze względu na to, że właśnie te materiały przez pewien okres nie były najlepsze. Po drugie dlatego, że no właśnie też no te dofinansowania unijne, ale przede wszystkim moim subiektywnym zdaniem 90% winy bankructwa Ursusa po raz trzeci leży po stronie polskiego rządu. Ja naprawdę nie wiem, ja już wam o tym wcześniej mówiłem, że ja naprawdę nie chcę nawet na te tematy spekulować, dlaczego polscy politycy zrobili, polski rząd zrobił tak jak zrobił. Ale ewidentnie Ursusowi Lublinowskiemu podkładano świnie.
na każdym kroku. Co to w ogóle jest? Jakim cudem państwo jest w stanie mówić właścicielowi firmy, że tak, będziemy rozwijać wspólne kontrakty, odbudujemy polską motoryzację, tak, będziemy wspólnie projekty rozwijać, wspólnie polski rząd będzie wszystko skupował, wasze autobusy, wasze samochody ciężarowe, a potem się wypinamy dupą i mówimy nie. Wiecie co, fajnie, że się te fabryki postawili, całkiem spoko, ale my już tego nie potrzebujemy, a te wszystkie słowa, co do tej pory wymówiliśmy, że tam wspólne projekty, że tam wspólny rozwój, odbudowa polskiej motoryzacji, to wiecie co, a nieważne, tak się to przez przypadek nam powiedziało. Ja oczywiście trochę upraszam, ale poniekąd, mówiąc symbolicznie, polski rząd, polskie władze zrobiły dokładnie to. One same zabiły trzeciego polskiego Ursusa. No i powiem wam szczerze, że gdyby, moim subiektywnym zdaniem, gdyby polski rząd miał jaja, to by do tego nie doprowadził. Nawet jeżeli widział, że Ursus upada, to by po prostu do tego nie doprowadził. Ja osobiście jestem zdania, że no, przedsiębiorstwa własności Skarbu Państwa to jest coś złego. To jest ogólnie jedno wielkie zło i nie powinno się doprowadzać do powstawania takich. Dlatego, że jak coś jest wspólne, to jest niczyje i nikt o to nie dba. Jeżeli coś jest prywatne, to prywaciarz stanie na prąciu, żeby to wyszło na plus. Dlatego, że jeżeli nie wyjdzie na plus, to jego rodzina zbankrutuje i trafi pod most. Jeżeli coś jest państwowe, publiczne i wyjdzie na minus, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Dyrektor ma w dupie zakładu, bo dyrektor i tak pensję będzie miał wypłaconą. A znając życie, to nawet jeszcze premię. Bo tak zwykło bywać w historii świata, że no dobra, tam zakład wychodzi na minus, wyszedł se na minus. Czekajcie, co ja teraz potrzebuję? Tego potrzebuję. Wyszedł se na minus, tam kurde 2 miliardy złotych, ale co tam kurde, bratku, 100 tysięcy złotych premii za dobre zarządzanie. Ja się śmieję, chociaż to jest dosyć tragiczne, bo to jest po prostu prawdziwe. To nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, ale tak po prostu na świecie jest, no. W Polsce nie jest inaczej, więc ja jestem przeciwnikiem, i to bardzo zagorzałym przeciwnikiem zakładów własności państwa, ale w przypadku Ursusa, w przypadku czegoś tak ikonicznego, no bo to jest jednak pewien symbol gospodarczy, umówmy się, no to powiem szczerze, że nawet byłbym za tym, żeby rząd polski starał się to jakoś odbudować. Czy ty to czymiesz? Chyba ani trochę, mi się wyda... O, widzisz, teraz lepiej siadło. Dobra, specjalnie zjechałem tutaj, bo tutaj był grajdołek, to drzewo było trochę w niebie, efektem czego dobrze i łatwo było chwycić. I teraz jak je mam w garści, no to musimy... Szlak, co mnie tak czoło swędzi? Nie wiem, może świerzb? Musimy to przeciąć na dwie w miarę równe części, no to rypniemy to, myślę, gdzieś tak tutaj. Stanę se pod kłodą i ją przetnę, to się nie może źle skończyć. Okej, to się mogło źle skończyć, cała maszyna mogła mi runąć w przepaść, no ale... Tak źle się nie stało, chociaż no niespecjalnie fajnie się to ułożyło na tym chwytaku teraz. Nie wiem, czy w takiej formie ja to w ogóle będę w stanie zdać na traka. Może jeżeli to odpowiednio wysoko poddźwignę, to się uda, zobaczymy. No, tak czy inaczej, ludziska, w przypadku polskiego Ursusa, moim zdaniem, gdy polskie władze miały cojones, gdy pokazały, że mają jaja, to powinny coś zrobić, żeby ta marka nie upadła. I ja już nawet nie mówię o tym, żeby prywatnie to jakoś rozwijać czy inwestować, albo jakieś machloje gospodarcze robić, że wiecie, znowu jakieś dofinansowania czy coś. Ale jeżeli sąd licytował majątek, jeżeli wszedł na to wszystko komornik, i po prostu sądownie był licytowany majątek Ursusa, to w tym momencie, w takich przypadkach, majątki firm są sprzedawane za stosunkowo niewielkie kwoty. To poszło za bezcen prawdopodobnie. Nie mam bezpośrednich informacji za ile, ale zazwyczaj w takich przypadkach, no, licytacje komornicze to nie są takie kwoty typowo rynkowe, tak? To tak samo jak było widać w przypadku skali mikro, gdzie ten największy model najmocniejszego Ursusa był sprzedany, nie, ten aukcyjny model, co jeździł po targach rolniczych. Jego cena rynkowa wynosiła 400 tysięcy złotych, został sprzedany za 180, nie? No to właśnie prawdopodobnie tak cały majątek Ursusa był wyprzedawany, więc na tym można było zarobić i to całkiem solidny pieniądz. I moim subiektywnym zdaniem, na tym etapie, polski rząd, już nawet pomijając to, co zrobił do tej pory, jaką krzywdę wyrządził tej firmie, ale na tym etapie polski rząd powinien po prostu w to włożyć szmal. To znaczy albo z budżetu centralnego w którymś roku wyciągnąć te... no nie wiem, 100-200 milionów na zakup Ursusa, na zakup akcji Ursusa, żeby to się stała właśnie firma z udziałem Skarbu Państwa,
No i właśnie, teraz się znowu zaczną problemy. Co zrobić, żeby zrobić, a żeby się nie narobić, żeby to załadować, żeby ta Bella chciała łaskawie wejść na ten chwytak. No właśnie. Ajajaj. Problem tego chwytaka, wiecie na czym polega? Na tym, że on ma bardzo krótkie to ramię od góry. Bo teoretycznie mógłbym zrobić od góry chwyt. Zresztą nawet spróbujemy, ale to się chyba nie uda, bo mi się wydaje, że to ramię będzie zbyt krótkie i to nie chwyci tego fizycznie. Ale zobaczymy. Może się mylę. Jeżeli bym to chciał typowo od góry, co się stanie? No dobra. Kurde, to chyba nawet wyszło. Ha. To może być remedium na moje problemy, powiem wam szczerze. Udało się. Czyli mogę próbować w ten sposób to robić, od góry chwytać. Tylko że no teraz akurat zdupiłem, bo chwyciłem totalnie nie w środku ciężkości. No i będą problemy. Ale może jakoś damy radę. Dobra, może znalazłem sposób na ten problem braku możliwości chwytania. Jeżeli będę kłody chwytał od góry, to powinno jakoś zabanglać, mi się wydaje. Więc może nie będzie tak źle. Jeżeli wy mi to pisaliście w komentarzach, no to wybaczcie, że ich się do nich nie zastosowałem, ale tak jak mówię, no ten materiał nagrywam stosunkowo nieodlegle po poprzednim. Bardzo głupie rzeczy teraz robię. Bardzo to wysoko dźwignąłem i bardzo wysoko mam teraz środek ciężkości i bardzo prawdopodobne, że się majgnę, więc bardzo bym tego nie chciał. Ale jest to bardzo możliwe, to zaraz zobaczymy. Wejdzie? Chun, nie wejdzie. Za daleko. Bardzo długa kłoda mi się ucięła. Też tak nie do końca. Fajnie. Ostrożne ruchy, żeby nie było. No dobra. No i wydaje mi się, że powinno być. Tylko że jeszcze delikatnie do góry muszę, bo tu się gówno zahaczyło. O, widzisz. I teraz na dół. Spokojnie, Roman. Mamy czas. Powolutku, po tichońku. Żeby nie było katastrofy. Tak jest. Teraz by to wypadało tak ustawić, no i puścić. No. No i kurde, nawet wyszło. Jakoś się tam powolutku wyrabiam, myślę. Jest coraz lepiej. No to już nie po co mnie szturchnąłem, ale uznajmy, że był to połowiczny sukces. Dobrze jest. Dobra. Teraz tak, tamtą kłodę to by trzeba było w ogóle stamtąd wyciągnąć. Potrzebuję tajfuna. Mój drogi. Weźmiemy sobie tajfuna. O ciekawostkach jeszcze trochę poględzę, ale no drzewa są bardzo absorbujące moją uwagę, więc to tak nie do końca się cały czas da. Dobra. Teraz dawaj to, Roman. O, widzisz. Ja bym to tak przywiózł. No, niech będzie. Powinno wystarczyć. No i spróbujemy znowu techniki łapania od góry. Co to z tego wyjdzie? Co to będzie? Ciemno wszędzie, gówno wszędzie. Jeszcze to nie jest docięte z tego co widzę, okorowane do końca. Wiem, że ja tego nie koruję, ale tak sobie symbolicznie mówię. Przecież kora jest nadal. Dobra, teraz tak. Gdzie by to ciachnąć? No myślę... Przepraszam, myślę, że tak... Gdzieś tu. No i jedziemy. Jedziemy z koksem. Ustawimy się tutaj. I znowu chwytanie od góry. No, to takie trochę upośledzone jest, umówmy się. W realnym świecie tak się nie powinno tego fachowo robić. No, ale ważne, że działa w grze, nie? O, nie ta strona. Podnieś to nawet trochę, Roman. Ale nie w taki sposób. Podnieś to tak. I teraz tak. I przy odrobinie szczęścia to teraz mi wpadnie w te kleszcze. Wpadnie. Wpadnie.
pięknie. Zamykaj, zamykaj, zamykaj! Kurde, wyrabiam się! No ja mówię, że się wyrabiam, pewnie jak ktoś to ogląda, to teraz modli się do Chrystusa Jezusa, że grzechu, co ty w ogóle robisz, jaki cep, on nic nie ogarnia. Pewnie tak jest, to w internecie zawsze ci specjaliści są, co to oni wszystko potrafią, chociaż nic nie robią. Więc tak, będę krytykowany przez miliony, a kochany przez tysiące. Taka jest prerogatywa YouTube'ów. Tak już mój nikczemny los. Dobra, dobra, no trochę to krzywo idzie. Co to się tak, kurde, niefajnie ustawiło, no? Czemu to tak? Dobra, wiecie co, inaczej to zrobimy w takim razie. Puszczę to już na tym etapie i może to się samo zsunie teraz. A może nawet nie będzie musiało. No właśnie tego chciałem uniknąć. Czegoś takiego, dokładnie tego chciałem uniknąć. Nie wygląda to najszczęśliwiej. Ale to nic, poprawimy. O, widzisz. No. Cały problem polega na tym, że to jest taka właśnie misterna robota, nie? Jakby człowiek to chciał w takiej większej skali robić, to by było bardzo, bardzo upierdliwe. No tutaj teoretycznie mogę poświęcić nawet kilka materiałów na to, żeby zajmować się drewnem, dlatego że do tej pory drewna w tej serii w ogóle nie widzieliśmy, więc to jest 100% nowość. Więc mam nadzieję, że was tym nie zanudzę. I znowu łapanie od góry. Nieważne jak wygląda, ważne, że działa. Dobra. Teraz, żeby to się fajnie ustawiło, otwórz, no i zamknij. Jak to wygląda ze środkiem ciężkości? To też jest trudne, bo niby drzewo jest dłuższe z jednej strony, a krótsze z drugiej, ale jest grubsze z jednej, a krótsze z drugiej. I to potem tak, no ciężko czasem jest to określić. Gdzie będzie lepiej chwycić, żeby to miało środek ciężkości? To też jest trochę takie z dupy, to znaczy ten chwytak jest źle wyprofilowany, bo ma tylko trzy elementy. Ściągnąłem sobie maszynę, która w przyszłości, jak ją kupię, a no chyba taka droga nie jest, to myślę, że będzie mnie stać za niedługo. W przyszłości, jak ją kupię, to mi trochę usprawni pracę w leśnictwie. Dlaczego? Dlatego, że ona... Ale gdzie ona jest? Może to będzie w kołowych ładowarkach. Jest! To jest ludziska maszyna typowo do przemysłu leśnego. Już widać, że na gąsienicach, no taki ciężki sprzęt, nie? A nie kosztuje jakichś strasznych kokosów. 58 tysięcy to tak w miarę po pieniądzach. Nawet kratkę bezpieczeństwa leśną można tutaj zastosować. Natomiast ten mod ma chwytak, zaraz wam powiem jaki. Bardzo fajny, ale to już taki naprawdę super chwytak. I nim się będzie bardzo wygodnie robiło tą robotę. Zobaczcie. No to jest bez porównania, nie? Po pierwsze, długi jest ten nawis, więc łatwo to będzie chwycić czymś od góry, jakąś kłodę. A po drugie, ile jest wsporników. Więc mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że wydarzy się coś takiego jak tutaj, że mi się przekrzywi kłoda. Bo chwytak jest bardzo szeroki, nie? I on to zniweluje. No ale to jeszcze trochę będę musiał sprzedać różnych rzeczy, żeby sobie odłożyć hajs na tamto. Myślę, że no nie wiem. Może jakbym sprzedał tą sałatę, to bym wtedy już kolejne prace w lesie mógł wykonywać tamtym chwytakiem i tamtą maszyną. To ja mówię, ona droga nie jest, tylko no po prostu trzeba mieć na to szmal. Drogie, niedrogie... Wow! Nie do końca mi o to gro chodziło. Drogie, niedrogie, ale wiecie o co chodzi, że po prostu... Jezus! Tak, zabij mnie. Super! Drogie, niedrogie, ale chodzi o to, że... Pieniądze trzeba mieć, nieważne... Czy dużo, czy mało, ale trzeba mieć. Dobra. Teraz to obróć. No widzę, że tak, kurde, znowu wyjechałem. Ale dobra, walić to. To się ewentualnie może potem jakoś dopchnie. Od tamtej strony, nieważne. Puszczaj. Pikachu, wybieram cię. Wyszło nieźle, tylko trzeba to dopchnąć od przodu. Dobra, czekaj, weź to tak, to ustawimy w ten sposób, no i teraz zobaczymy, jak to się będzie z przodu tutaj spisywać. Czy to w ogóle będę w stanie dopchnąć od tej strony, czy nie bardzo? Myślę, że tak, że na spokojnie.
Albo i kurde nie. Czekajcie, ten musiał idealnie trafić na przód. O. Szlak. Ześlizgnęło się. No kurde, już prawie, no milimetry to są gro, naprawdę. Are you kidding me? Come on, bitch, please. To nie może być tak, że życie jest takie brutalne, no ja po prostu w to nie wierzę. Jeszcze kamera. Niech jeszcze i to, niech jeszcze i to. Powinienem trafić idealnie. Ześlizgnęło się. Niżej musi być. Dobra, będziemy to mieli, ludziska. Będziemy to mieli. No jak to? Przecież to jest... Czemu to nie leży? Ja już naprawdę nie rozumiem. Już dobij toż, maciarzu zasrany. No dobra, tak się to ułożyło. Nie za szczęśliwie, ale się ułożyło. Niech ta będzie, nie będę się nad tym rozkliwiał i doktoryzował przez 20 minut. Jedziemy dalej. Czyli co, kolejne drzewo w sumie zrobiłem. Wybaczcie siarenki, ale wam wycinam las. Bo jestem złym hunspotem. To drzewo znowu za daleko wleciało. Znowu je trzeba ściągnąć tajfunem. No niestety, czy się chce, czy się nie, no to trzeba. Taka ta pogoda felerna mocno. No dawaj. Dawaj, Soszko, dawaj. Pajziom. Pajziom robotać. Dobra. No i teraz myślę, na lajcie się to zrobi. Cięcie zrobimy tutaj. No i tak to, ludziska, z tym wszystkim jest. Znowu tak niepolitycznie od góry to chwycę. Dobra. 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 Ześlizguje się. Dobrze, dobrze, dobrze robi. Bardzo fajnie. O, widzisz, o to chodziło. Teraz to trzymaj równo. Tylko teraz tak. Gdzie jest środek ciężkości? Dobre pytanie. Środek ciężkości jest po prawej. To jest to, o czym wam mówiłem. Znacznie dłuższy urywek mam po lewej, tylko że po prawej jest dłuższa kłoda. Tfu, tak. No, super to powiedziałem. Po prawej jest grubsza kłoda i dlatego po prostu jest taka przewaga. Ja bym też parę chciał tak załadować, że te grubsze elementy będą z tyłu traka, dlatego że inaczej to to bardzo dziwnie będzie wyglądać, że tył jest taki cieniutki, a z przodu tyle tego napakowane, więc jakby się udało, to bym tutaj to złożył. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak się to stanie. Po mojemu powinno się udać. O nie! Znowu się przykleiło. God damn it. Czasem w tej grze tak bywa, że się klei po prostu jakaś rzecz, którą podnosicie do jakiejś maszyny, którą podnosicie. Ja już to kiedyś z paletami przerabiałem, że potrafiły mi się przykleić do wózka widłowego i ani rusz. Dobra. Dobrze, nawet dobrze. Teraz to grube dziadostwo. Z grubym to będzie gorzej, ale grube jest dosyć krótkie, więc może jakoś się uda. Wydaje mi się, że gdyby taki pełnoprawny materiał z drewnem od początku do końca zrobić, to już bym był w stanie nawet więcej drzew ogarnąć niż kiedyś mówiłem. Ja tam kiedyś właśnie tak mówiłem, że może by się udało z 5. Teraz mi się wydaje, że nawet może z 7 bym dał radę ogarnąć, ale to tak może, no ciężko powiedzieć. Dobra. Inna kwestia, że na takiego traka też dosyć sporo tych kłód wchodzi, bo to już ładuje od dłuższego czasu. Poza nagrywaniem już parę drzew tutaj ściąłem. Teraz przy nagrywaniu już tyle tego załadowałem. Zobaczcie, że ta przyczepa naprawdę jest bardzo, bardzo pakowna i ładowna. Więc z tej perspektywy, no to wielu kursów wykonywać nie trzeba z drewnem. To jest akurat całkiem niegłupie.
No krzywo bo krzywo, ale może się to jakoś samo wyprostuje. A jak nie, to ja dopomogę w tej idei prostowania. No, przeskocz tu. Tu masz przeskoczyć, rozumiesz? Tutaj mówię, goddammit. Co mnie nie słuchasz? O, widzisz, jak to dobrze. Aż mi się przypomina Mad Runner. Kurde, ile tam się drewna czasem naładowałem. Pamiętam, był taki odcinek z Mad Runnera, gdzie ludziska załadowałem całego traka w drewnie. Cały odcinek z modowaną maszyną leśną się męczyłem, żeby caluteńką przyczepę załadować. A potem się okazało, że niepotrzebnie, dlatego że gra była symboliczna i traktowała to dosyć również symbolicznie. Efekt był taki, że wystarczyło, żebym tylko kilka załadował, a potem nacisnął jeden guzik i to już gra odbierała jako to, że załadowałeś cały ładunek. No super! Byłem bardzo dumny z siebie, kiedy to odkryłem. To jest takie piękne. No nic. Dobra. Jeszcze nie uciekajcie od tele, duperele, radio, mikrofale, odbiorników, dlatego że jeszcze delikatnie o ciekawostkach coś tam poopowiadam. Tylko że chcę dokończyć pewne prace. Dobra. To też jest dobre, no może to dziwnie wygląda to, co ja robię z tymi... Oj, wyjdzie. O właśnie, ześlizgnęło się dziadostwo. Dziwnie to wygląda, co robię z tymi kłodami. No mało to fachowe, ale to jest jeden z niewielu sposobów, żeby taką kłodę niesforną rzeczywiście załadować. Zamykaj! Kurde, niedobrze, ześlizgnęło się i teraz chyba środek ciężkości mocno po prawej będę miał. No właśnie, chyba tak jest. Dobra, czekaj, zrobimy to tak. Opuść to, trochę to wypuszczę. Skręcimy koła tak. Nie, to się nie uda. Chciałem coś mądrego zrobić, ale nie wyszło. Może się jakoś samo ustabilizuje. No, coraz bardziej ten chwytak zakleszczam, co też daje większą stabilność. Dobra, nie jest tak fatalnie, chyba. Przynajmniej na razie. Okej, już widzę, że jest fatalnie. Bo nie w czasie powiedziane! Na upartego też da radę, tylko trzeba będzie znowu nieźle tutaj gimnastykować się z tym. Dobra. Bo to trzeba wtedy bardzo wysoko podnosić, żeby ten prawy nawis mi zszedł. Jest ok. No i opuszczamy. Jako tako, tako jako. Znaczy chcemy opuszczać, bo chyba nie opuszczamy. O, widzisz, teraz super wpadło. Teraz mi tylko zrób tak. No i to puść. Idealnie. No normalnie. Jollo bollo ideollo. Trochę się tam uczę, no. Jakoś tak coraz sprawniej mam wrażenie, to idzie. Dobra, teraz tłusta, ale krótka. Też to nie głupio robię, że te wąskie na dłuższe kawałki robię, a te tłuste robię na krótsze kawałki, dlatego że to też trochę potem łatwiej jest tym operować. Ja bym miał długi kawałek, który w dodatku jest gruby, no to by było najgorsze. A tak to unikam takich stresów. I dobrze jest. Dobra, idealnie się to na razie trzyma, chociaż chyba po nie w czasie powiedziałem. No, delikatnie się przykrzywiło, ale i tak nie jest tak źle. Dobra. Uuu, to będzie bogata przyczepa. Powiem wam szczerze, jak jeszcze będzie najlepszy miesiąc na sprzedaż drewna, to mi się coś wydaje, że za tą przyczepę dostanę naprawdę solidny pieniądz. Ale taki fajny fun. Dobra, teraz tak. Żeby tam mi wlazło z tamtej strony. Chyba jest ok, mieści się. No to teraz podjeżdżamy. Do góry, do przodu. Obniżamy. Obracamy. Wypuszczamy. No kurde, nie znałem swojego męstwa po prostu. Nie no, naprawdę, wydaje mi się, że coraz lepiej mi to idzie. Znacznie lepiej niż na poprzednim klipie. Tak bym powiedział, wiecie? A mi się wydaje. Chociaż może teraz nadmiernie sobie słodzę. Popadłem w samozachwyt, jestem narcyzem, wydało się. Dobra, jeszcze z jedno drzewo to myślę na lajcie. Ale kurde, pechowa pogoda, no. Taka do dupy.
Bardzo żałuję, że w tej grze jest taki z dupy ten system, który był tak naprawdę najbardziej zachwalany i się nim rzeczywiście przechwalano, tak nagłaśniano, że to będzie taka innowacja w tym farmingu, bo będzie system zimy i lata i w ogóle zmienne pory roku będą. Fajnie, tylko że zima w ogóle nie ma śniegu w tej grze, więc super. Tam jak popada tego śniegu, to tylko trochę, tyle co nic. Na dobrą sprawę tyle, że nawet nie ma po co korzystać z takich jakichś maszyn a la jakieś tam odśnieżacze, pługi i tak dalej. Nie ma po co. Tego śniegu jest tyle, co kot napłakał. Osobiście tego nie rozumiem, no ale... Ktoś mi tam pisał, że to po prostu taka mapa jest, że rzekomo jakbym wczytał inną mapę, to by było trochę lepiej, bo w Elm Creek podobno po prostu mało śniegu pada. No nie wiem, może to jest kwestia tego, ale nie rozumiem, czemu w Stanach Zjednoczonych ma padać mało śniegu. Dobra, gdzie by to ciachnąć? No tak myślę, że tutaj. Stanę pod kłodą, którą będę przecinał, to się nie może źle skończyć. No... Nie było to idealnie ciachnięte, ale... Myślę, że może być. Widzę, że mi się wysmyrgnęło. Czekajcie, to trzeba tutaj przypilnować. No dawaj, chodź tu do wujka Grzesia. O, dobrze. Osadziło się stabilnie. Fajnie, tylko teraz mam czubek tej kłody między drzewami. Czy to ogarnę? Dobre pytanie. Właśnie mi się na drzewie oparło. Drzewo mi się oparło na drzewie, matko bosko kochano, incepcja. Tutaj też jest drzewo. O kurde, to będzie grube. Super, nie, dobra. Już prawie. Niby prawie, ale jednak nie do końca. No, udało się. Dobra, jedziemy teraz z tym. Zapewne zachodzicie w głowę, dlaczego ja w ogóle tej ciężarówki nie oddałem, bo ona jest przecież wypożyczona, cały czas za nią płacę. Zaraz ją oddam w sumie. Bo zanim ja dojdę do momentu, kiedy to się będzie dało sprzedać, no to nie ma sensu tego trzymać na wypożyczeniu, bo bym zapłacił krocie. No, to jest dosyć śmieszne, bo ten odcinek, poprzedni odcinek miał być właśnie z drewna. Wyszedł z czegoś, znaczy no, w sumie wyszedł z drewna, tylko że nie wyszedł, bo totalnie tam lamiłem i okropnie mi to wychodziło. Ten odcinek miał być totalnie z czego innego i wychodzi na to, że w sumie robię drewno i to nawet całkiem fajnie. Kurde! Po nie w czasie powiedziane, ale akurat tutaj nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia, dlatego że nie wiem, czy to widzieliście, ale znowu fizyka gry się spieprzyła. Dlatego, że przez pewien czas ja już obniżyłem o totalnie do dołu ten mój chwytak, a cały czas kłoda z niego nie schodziła. Po prostu znowu fizyka poszła na grzyby. No i się tak stało, że nie chciała kłoda zejść z chwytaka. Bo nie. Bo po co? Więc no nie do końca to było szczęśliwe. Dobra, muszę to zepnąć z drugiej strony, bo mi to się zaczyna na jedną stronę majtać, a ładunek załadowany na jedną stronę też nie jest najmądrzejszy, dlatego że potem mi się może majtnąć w transporcie. Tu się nie ma z czego śmiać. To są jak najbardziej poważne rzeczy. Może nawet obie te kłody bym delikatnie popchnął, bo obie tak leżą skoszone. Ale nie wiem, czy to się ma prawo udać. W sumie się udało. O, idealnie to wyprostowałem. No kurde! No elegancja, Francja, masturbacja i deratyzacja. Super, dobra, teraz tego kruciuka jeszcze trzeba. I to będzie koniec materiału. Jeszcze delikatnie mam o ciekawostkach poględzę i będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że jakoś potwornie was ten materiał nie dobił. No co ja tutaj zrobiłem? W sumie nie tak wiele rzeczy, bo trochę drewna ogarnąłem, sprzedaż słomy ogarnąłem. No i totalne nieporozumienie, jeżeli chodzi o łąkę. Jest taki materiał, no... No taki se, umówmy się, ale... Dało się też gorzej. Dobra. No to jeszcze tego krucioka i będzie naprawdę zacny ładunek już przygotowany. Tylko żeby się nie majtnąć, bo dosyć to mam wysoko podniesione. Jak daleko tu mogę podjechać? No tak, dosyć. To jest taki krótszy element. Słuchajcie, no po prostu fajnie idzie ten załadunek. Żeby cały las ogarnąć na materiałach, no to myślę, że to rzeczywiście by wypadało
Chyba na strumyki, bo to długo by zajęło, umówmy się, ale... Chociaż część wam pokazać, resztę jakoś delikatnie wyciąć i też będzie dobrze. Piszcie, co wy w ogóle myślicie o mechanice gospodarki leśnej i tak dalej, tym wszystkim, co tutaj widzieliście, czy wam się podoba taki materiał z lasu, czy wolicie pola, bo to w końcu farming, jestem ciekaw. No słuchajcie, już ta przyczepa jest taka całkiem nieźle załadowana, bym powiedział, no. Jeszcze jedno drzewo tu, myślę, wejdzie na lajcie. No ale... Oj... Ale... No tak, max jedno drzewo. Jeszcze max jedno drzewo i tu już więcej nie upcham. Z tej strony jedna grubsza kłoda, z tej strony jedna cieńsza. No teoretycznie dałoby się jeszcze takie z górką tutaj składować, ale to też nie jest za mądre, wolę unikać takich rzeczy, bo to wiecie, też jest potem wysoko posadowiony środek ciężkości. To jest głupie, bo potem się mogę majtnąć na zakręcie, to też potem musi jechać i musimy to brać pod uwagę, a jechać musi czasem pod skosem, dlatego że tartak jest na wzniesieniu, więc no, trzeba dmuchać na zimne, żeby to się nie majtło, ale i tak jestem z siebie zadowolony. Ten ładunek naprawdę ładnie wyszedł i nawet tak jest całkiem z chlebem ułożony, to znaczy wygląda profesjonalnie, nie jakby to grzechu układał, tylko jakby to układał normalny człowiek. To se posłodziłem teraz. No, tak czy inaczej, poględzę jeszcze delikatnie o ciekawostkach i będziemy się żegnać. A na kolejnych klipach, no to myślę, że zajmiemy się przede wszystkim chyba... Ja wiem czym... Sprzedażą sałaty chyba. Ale to jeszcze muszę przemyśleć, zobaczymy. Na razie ode mnie to nie tyle, bo jeszcze wam poględzę delikatnie o ciekawostkach. Więc ludziska, mówiłem wam o tym, że działanie polskiego rządu, jeżeli chodziło o tego Ursusa, zbyt sensowne nie było i jeżeli ja bym w rządzie był, to zmierzałbym do tego, żeby jakkolwiek upaństwowić te zakłady, to znaczy, żeby to była spółka akcyjna, gdzie głównym udziałowcem jest Skarb Państwa. Wykupiłbym to w momencie licytacji komorniczej i w tym momencie mielibyśmy własną markę. Po co bym to robił? Z kilku powodów. Po pierwsze, pierwsza kwestia jest taka, że takie kwoty, za które dało się wykupić Ursusa, to są potężne kwoty dla prywatnego przedsiębiorcy, czy też nawet jakiegoś konsorcjum, ale dla kraju to są kieszonkowe. To jest totalnie bzdetowaty budżet. Takie pieniądze to my wydajemy w Polsce na waciki. Nasz rząd. Więc dało się zrobić na tym dobry biznes, bo taka firma, jeżeli w przyszłości byłaby rozbudowywana, jeżeli rzeczywiście jej produkcja byłaby przy udziale Skarbu Państwa i byłoby to realizowane tak, jak na początku zakładano, że chcemy rozbudować polską motoryzację i polski rząd daje wielkie kontrakty, na przykład na autobusy, na samochody ciężarowe i tak dalej, dla wojska na przykład i tak dalej, po pierwsze, byłoby to pożądane z perspektywy obronności naszego kraju, naszej suwerenności gospodarczej. Po drugie, byłaby to ikoniczna marka na całym świecie, dlatego że fajnie, jeżeli każdy kraj ma jakiś przemysł motoryzacyjny, prawda? To tak nawet fajnie wygląda. Dygnitarze, dyktatorzy, czy po prostu politycy wielkich państw często tak robią, że się popisują gospodarką własnego kraju. Nie wiem, czy kiedykolwiek to zauważyliście, ale na przykład kolumny wojskowe, cały czas to wojsko mam w głowie, kolumny polityczne Stanów Zjednoczonych są stanowione z Cadillaców. Prezydenci amerykańscy jeżdżą w limuzynach Cadillaca. To nie jest zbieg okoliczności. Tutaj chodzi o to, że przy każdym spotkaniu międzynarodowym, przy każdym spotkaniu z każdym innym politykiem się pochwalić, pokazać symbolicznie, podprogowo, patrz jaką my mamy silną gospodarkę. Mamy własne marki motoryzacyjne. Nasi dygnitarze jeżdżą naszymi własnymi samochodami. Nie musimy podpisywać umów z nikim innym, jesteśmy samowystarczalni. A wy myślicie, że Władimir Putin dlaczego jeździ limuzyną, która była wyprodukowana w Rosji? To samo zresztą Francuzi i tak dalej, w Wielkiej Brytanii jeździ się Rolls Royce'ami. Więc fajnie by było, gdybyśmy my także mieli taką markę, to by miało aspekt czysto ikoniczny, symboliczny, także dla polskiej przedsiębiorczości, dla polskiej gospodarki, dlatego że nawet nasi rolnicy krajowi teraz są sierotami, oni nawet nie mają własnych markowych, własnych państwowych, narodowych jakichś marek, nie mogą sobie kupić polskiego ciągnika, polskiego kombajnu, bo ich nie ma. Fizycznie. Trzeba kupować z zagranicy. Za granicą jest. Białoruś ma Belarusa. Południe ma Zetora. No super. A u nas nie ma nic. Niemcy mają Klasa.
Więc no ubogo, ubogo, po prostu osierociliśmy naszych rolników. Inna kwestia z kolei jest taka, że taka firma mogła również dostarczać w przyszłości państwu polskiemu gigantycznego dochodu. Powiedzmy sobie szczerze, to był dobry biznes. No można było zainwestować i na tym potężny kapitał zarobić. A jakby to wszystko jeszcze anulować, te wszystkie moje argumenty, to przede wszystkim, jeżeli nasze samochody, nasze ciężarówki byłyby produkowane w Polsce, to w tym momencie cały kapitał zostawałby w Polsce. Kapitał z podatków szedłby do naszych samorządów terytorialnych, rozwijałby polską gospodarkę, nie francuską, brytyjską, niemiecką, tylko polską. Współwłaściciele, akcjonariusze byliby Polakami, więc w tym momencie również sprzedawaliby, wiecie, obrót gotówki byłby w naszym kraju, dawalibyśmy miejsca pracy w Polsce, Polacy Polakom. Polski rząd powinien o to zabiegać, polskie władze powinny się starać ratować takie biznesy, takie ikoniczne marki, stanowiące wręcz podwalinę przemysłu, jak właśnie Ursus. Mimo wszystko tego się w Polsce nie robi. Mimo wszystko nasze władze, zamiast zastanawiać się, jak ratować marki, jak starać się prowadzić politykę w taki sposób preferencyjną, żeby to polskie przedsiębiorstwa miały łatwiej u nas w kraju. Zamiast to robić, nasze władze cały czas, praktycznie z roku na rok, kontemplują tylko nad jednym. Co zrobić, żeby zwiększyć socjal? Co zrobić, żeby jeszcze więcej programów socjalnych dać? Żeby jeszcze więcej do tej biedniejszej warstwy społecznej kapitału wpompować? Żeby jeszcze więcej się przejadło tego kapitału w Polsce? A marki? O, marki to... Marki to marki, no. U nas są fabryki kombajnów, tyle tylko, że New Hollanda, a nie Bizona. No i tyle w temacie. Smutna konkluzja materiału, no ale to jest tylko moje zdanie. Nie każdy się przede wszystkim z nim musi zgadzać. Na razie ode mnie to tyle. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Piszcie porady odnośnie tej serii, bo wychodzi na to, że pomimo tego faktu, że spędziłem tutaj naprawdę kawał czasu, no i wypadałoby, żebym jako tako ogarniał to, co robię. No to wychodzi na to, że tak, trochę ogarniam, trochę nie ogarniam. Jeden krok w przód, dwa kroki w tył. No teraz chciałem sobie zwałować. Prawdopodobnie ten wał uprawowy na łąkę by tutaj zadziałał. Być może gra nie pokazuje mi, że on działa, dlatego że ja tutaj nie zastosowałem... Chociaż tutaj chyba to było wałowane tym normalnym wałem. Muszę sobie na materiałach zobaczyć, bo już sam nie wiem. Ale to jest piękna maszyna! Ja pieprzę, ale się będę spuszczał nad tym ciągnikiem. No pierwszy, nowoczesny, wielki, ciężki ciągnik Grzechosławii. Fajnie, fajnie. Naprawdę cieszy. Nic to ludziska, na razie ode mnie to tyle. Jak wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jak chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. No i widzimy się w przyszłości na kolejnych materiałach z farminga na moim kanale. Co wtedy będę robił? Nie wiem, zobaczymy. To tak ciężko spekulować. Może się tepnę do stycznia, sprzedam sałatę, a może się tepnę jeszcze dalej i już po prostu zobaczymy, jak będę obsiewał to pole po prawej, bo tutaj chciałem słoneczniki robić. Czas pokaże, ale póki co szczęśliwej drogi już czas. No i trzymaj się, ludziska.